Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Fundusz Świadczeń Socjalnych w ustawie okołobudżetowej został przymrożony. To znaczy, że odpis od tego Funduszu Świadczeń nie będzie jakby aktualizowany do 2012, tylko jest do 2011, a więc to jest też jakiś taki fundusz, przy którym przy okazji kryzysu i próbując szukać oszczędności, coś tam manipulujemy. Są przykłady, na przykład w niektórych zakładach opieki zdrowotnej, gdzie ze względu na trudną sytuację finansową dyrektor, który odpowiada jakby za funkcjonowanie tego Funduszu Świadczeń Socjalnych, również czerpie z tego źródła, są spory między związkami zawodowymi. Co do charakteru tego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie ma najmniejszych wątpliwości. On ma wspierać osoby, które mają najniższe dochody. Jego regulaminy są bardzo precyzyjnie określone. Proszę więc powiedzieć, skąd ten upór rządu co do tego, żeby akurat te talony i bony nie zwolnić od podatku, i cofnę się do tej nowelizacji, panie ministrze, z 2009 roku, bo mam wrażenie, że wówczas pytałam pana, czy to zwolnienie nie będzie dotyczyło bonów i państwo twierdziliście, że w takim zapisie, w kształcie tamtej nowelizacji z 2009 roku te bony będą zwolnione od podatku. I następne pytanie, nie wiem, czy pan zna zamiary ministra finansów, czy w następnym roku w ustawie okołobudżetowej znowuż Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie tym funduszem, w którym będziemy szukać dalszych, albo rząd, czy Ministerstwo Finansów będzie szukało dalszym ciągu oszczędności, sięgając do tych, którzy nie liczą na własne zarobki, bo one są zbyt niskie, tylko czasami niestety pewnie wbrew sobie liczą na pomoc socjalną. Dziękuję.